Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na top 5 peelingów kwasowych w formie płynnej. Jak wiecie, ja uwielbiam korzystać z kwasu w mojej pielęgnacji, ale również jeśli chodzi o zabiegi w salonach kosmetycznych. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z Was chodzi na takie zabiegi kosmetyczne do salonów, dlatego też chciałam Wam zaproponować peelingi kwasowe i dzisiaj opowiem Wam o takich preparatach, które są w formie płynnej, które są bezpieczne, które spokojnie możecie stosować w Waszej pielęgnacji ze względu na stężenie tych kwasów, ale również ich mieszanki. Dlaczego peelingi? Peelingi są to takie preparaty, które oczywiście, pamiętajcie, dobieramy zawsze do typu naszej skóry i do jej potrzeb. Peelingi stosujemy raz, dwa razy w tygodniu, w zależności od tego, jaką mamy skórę. Ale też bardzo ważne jest to, że podczas stosowania tego typu preparatów używamy filtry. Jak wiecie, ja jestem osobą, która zachęca Was do tego, żebyście stosowali filtry przez cały rok, bez względu na to, czy stosujecie w Waszej pielęgnacji silnie aktywne substancje, jak na przykład retinol czy kwasy, bo oczywiście filtry chronią nas przed promieniowaniem. Dzisiaj natomiast polecam Wam takie preparaty, które mają, no właśnie, różne stężenia i różne mieszanki kwasów, które możemy stosować albo przez cały rok, albo też ze względu na właśnie dobrane tam kwasy i ich stężenia w pielęgnacji jesienno-zimowej. Zacznę od preparatu, który myślę, że większości z Was jest doskonale znany. Jest to marka The Ordinary, taki czerwony, krwawy peeling z dosyć dużym stężeniem kwasów. Tam mamy oczywiście mieszankę kwasów. I to jest peeling, który no niestety na naszym rynku tak się pojawia i znika. Wiem, że ma wielu ulubieńców, wielu zwolenników, ale też u niektórych osób się nie sprawdza. To jest peeling, który pojawia się w ofercie, no właśnie, różnie to bywa, sklepów kosmetycznych. Swego czasu był on dostępny na Cozy Bella i był dostępny również w perfumeriach Douglas. Natomiast ostatnio marka The Ordinary pojawiła się również w ofercie marki Sephora, natomiast perfumerii Sephora, natomiast znowu jest dostępna na Cozy Bella. Więc szukajcie, sprawdzajcie, bo to jest bardzo ciekawy peeling w dobrej cenie. Oczywiście mówię tutaj o osobach, które uwielbiają ten produkt. Zacznijmy może od tego, co tam znajdziemy w tym peelingu. No i uwaga, mamy tutaj kwas glikolowy, mamy wodę aloesową, ekstrakt z marchwi, kwas salicylowy w stężeniu 2%, kwas mlekowy, kwas winowy, kwas cytrynowy, pantenol, glicerynę, ekstrakt z liści pieprzu tasmańskiego, kwas hialuronowy i oczywiście substancje, które tworzą formułę tego preparatu, czyli mamy tutaj substancje zagęszczające, konserwanty i nie tylko. Te kwasy, które Wam wymieniłam, czyli glikolowy, winowy i cała reszta, tworzą nam mieszankę 30%, w stężeniu 30%. Jest to dosyć dużo. Mamy tutaj oczywiście też substancje łagodzące, jak na przykład tę wodę aloesową i inne ekstrakty. I to jest bardzo ciekawy preparat. Oczywiście stosujemy go w pielęgnacji wieczornej, maksymalnie dwa razy w tygodniu, bo mamy tutaj oczywiście peeling, ale to jest taki preparat, który bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku skór normalnych, mieszanych i tłustych. Również jeśli posiadacie jakieś delikatne przebarwienia, chcecie odświeżyć skórę na przykład po zimie, to ten preparat będzie dla Was ok. Natomiast uważam, że nie jest to odpowiedni peeling do stosowania w okresie letnim. Ze względu właśnie na kwasy, które tutaj się znajdują, na to ich stężenie, tę mieszankę, połączenie i między innymi na to, że w składzie mamy kwas glikolowy, który jest kwasem lekko drażniącym. I jeśli pierwszy raz spotkacie się z tym peelingiem i zastosujecie go na skórę, to rzeczywiście nawet możecie odczuwać takie delikatne pieczenie, mrowienie. To jest efekt działania właśnie kwasu glikolowego w wyższym stężeniu, także absolutnie się tym nie przejmujcie. Natomiast nie jest to preparat odpowiedni dla osób posiadających skórę naczynkową, skórę wrażliwą, dlatego że może ją jeszcze bardziej uwrażliwiać właśnie ze względu na kwas glikolowy, który też nie jest wskazany w przypadku skór naczynkowych, więc raczej tutaj bym tego peelingu Wam nie polecała. Chociaż powiem Wam przy okazji, że jeśli chodzi o naczynka i macie skórę naczynkową, wrażliwą i chcecie troszeczkę na nią działać,
zadziałać nie tylko złuszczająco, ale również by poprawić jej wygląd, jakość, by zniwelować rumień, to jest taki bardzo fajny peeling na naczynka w ofercie marki Bandy. I to jest peeling, po który regularnie sięga moja znajoma, która właśnie ma skórę naczynkową i bardzo go sobie chwali. Także jeśli czegoś takiego szukacie, to też sprawdźcie ofertę w Bandy. No ale wracając do peelingu marki The Ordinary. Mamy tutaj bardzo fajny skład, mamy konsystencję taką lekko wodnisto-żelową. Generalnie większość tych preparatów, o których Wam dzisiaj opowiem, to posiadają, posiadają formułę właśnie taką lekko wodnisto-żelową. Jak stosujemy takie peelingi, zawsze pamiętajcie o tym, żeby czytać zalecenia producenta. Czyli jeżeli na przykład producent mówi nam o tym, że możemy peeling nałożyć na 10 minut i następnie go zmyć, to tak też robimy. Jeśli każe nam, jeśli daje nam taką wskazówkę na opakowaniu, czy też na swojej stronie, żeby zawsze zrobić próbę uczuleniową, róbcie to. Jeżeli czujecie, że po nałożeniu peelingu skóra bardzo mocno się ściąga, jest taka napięta lub też pojawia się zaczerwienienie, od razu zmywamy. Stosujemy wtedy krócej. Ale są też takie peelingi, które możemy nałożyć na przykład na 20-30 minut i następnie je zmyć. Wszystko tutaj zależy od tego, jakie mamy mieszanki kwasów, jakie tam mamy kwasy w składzie i jak one będą działały. Jeśli chodzi o ten peeling marki The Ordinary, powiem Wam, że ja go bardzo lubię. Czasami, mimo tego, że mam skórę wrażliwą, lubię do niego wracać, kiedy pojawia się właśnie w ofertach różnych sklepów internetowych, czy też w perfumeriach, bo tak jak mówię, no nie zawsze jesteśmy w stanie go dostać, a jest to jeden z bestsellerowych produktów, jeśli chodzi o markę The Ordinary. Dobrze, moi drodzy, teraz będzie kolejna polecajka, a mianowicie coś, co w ostatnim czasie bardzo dobrze się u mnie sprawdza i jest to peeling kwasowy Rewitalizacja od marki Dr. Skin Clinic. Tutaj z kolei już mamy na opakowaniu wyszczególnione, że mamy 5% kwas migdałowy oraz mieszankę polihydroksykwasu w stężeniu 10%. Formuła, tak jak wspomniałam wcześniej, wodnisto-żelowa, bez zapachu i również na opakowaniu mamy instrukcję użycia, ale jeśli wejdziecie sobie na stronę Dr. Skin Clinic, to macie fantastycznie opisane po kolei co i jak, jeśli chodzi o ten produkt. Jest nawet filmik, więc możecie zobaczyć, jak go używać. Bardzo fajny kosmetyk i tutaj z kolei możemy go stosować na skórę naszej twarzy, a nawet w okolicy oczu, ze względu na to, jakie mamy stężenie kwasów, jaką mamy tutaj mieszankę. Więc bardzo ciekawa sprawa. Stosujemy go oczywiście tak jak każdy peeling, raz, dwa razy w tygodniu, raz lub dwa razy w tygodniu, nakładamy go na 10-20 minut albo nawet więcej, wmasowujemy i zmywamy. Peeling kwasowy Rewitalizacja. Co takiego znajdziemy tutaj w składzie? No i uwaga, mamy tutaj glukonolakton, kwas migdałowy, kwas laktobionowy i substancje tworzące formułę. Glukonolakton i kwas laktobionowy są to oczywiście polihydroksykwasy, no i kwas migdałowy. I teraz, dla kogo jest ten preparat? Ten preparat jest tak naprawdę, nada się tak naprawdę do każdego typu skóry. Będzie dobrze sprawdzał się w przypadku skór suchych, odwodnionych, takich poszarzałych, w przypadku skór wrażliwych, w przypadku skór nawet naczynkowych, dla osób posiadających skórę mieszaną czy też tłustą. Bo mamy tutaj kwas migdałowy, który będzie działał delikatnie złuszczająco, ale mamy również polihydroksykwasy, które zadbają o naszą skórę, jeśli chodzi o jej nawilżenie, o barierę hydrolipidową. Wspaniały, słuchajcie, produkt i też gorąco Wam polecam. A jeśli jesteśmy już przy Dr. Skin Clinic, to w ofercie jest również drugi peeling, peeling na trądzik, który już ma zupełnie inną mieszankę kwasów, ale też bardzo fajny skład, więc jeśli posiadacie skórę mieszaną, tłustą, to warto zerknąć również na tamten peeling. Natomiast moim zdaniem ten peeling kwasowy Rewitalizacja będzie dobrym preparatem takim całorocznym. Właśnie ze względu na to, jaką mamy tutaj mieszankę kwasów, mamy kwas migdałowy w niskim stężeniu, czyli tym 5%, więc spokojnie możecie używać go przez cały rok. Jeśli chodzi natomiast o ten drugi peeling w ofercie Dr. Skin Clinic, to uważam, że będzie on lepszy właśnie w okresie jesienno-zimowym.
Kolejny peeling, który chciałabym Wam dzisiaj polecić, jest to marka Basic Lab. W ofercie marki jakiś czas temu pojawiły się oprócz serum, które są przez wiele osób uwielbiane, właśnie peelingi. Jednym z nich jest peeling regenerujący, kwasowy i to jest peeling również taki, który możecie stosować przez cały rok, właśnie ze względu na to, jaką mamy tutaj mieszankę kwasów. W jego składzie znajdziemy kwas mlekowy 8%, kwas laktobionowy 6%, glukonolakton 3%, glutation, resweratrol i argininę. No i zwróćcie uwagę, mamy tutaj mieszankę kwasów, mamy polihydroksykwasy, które również będą fajnie wpływały na naszą skórę, ale mamy dodatkowo resweratrol, który jest fantastycznym antyoksydantem i cudownie działa na skórę dojrzałą lub też na skórę, która już widzi pierwsze zmarszczki, gdzieś tam pojawia się to starzenie. Mamy również argininę, która też będzie fantastycznie wpływała na zmarszczki, więc naprawdę jest to bardzo ciekawy produkt. Zobaczcie też opakowanie. Mamy tutaj opakowanie z pompką, więc jest jeszcze wygodniejsze w użyciu niż w przypadku Dr. Skin Clinic, czy na przykład marki The Ordinary. No oczywiście jest też w związku z tym bardziej higieniczne. Formuła również taka wodnisto-żelowa i zapach taki dosyć specyficzny, ale to właśnie dlatego, że mamy tutaj tę mieszankę kwasów. Co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? Oczywiście jest to produkt do stosowania wieczornej pielęgnacji. Dla kogo? Dla skór tak naprawdę można by było powiedzieć do każdego typu skóry, czyli do skóry suchej, odwodnionej, dojrzałej, takiej, która zmaga się z lekkimi przebarwieniami lub też, która chce, jeśli chcecie odświeżyć Waszą skórę po zimie, zniwelować jakby to powiedzieć, jak skóra jest taka poszarzała, żeby była bardziej rozświetlona, lekko ją wygładzić, to będzie naprawdę bardzo fajny produkt. Co prawda jego cena jest dosyć wysoka, ale jeśli lubicie markę Basic Lab, to proponuję się Wam z nim zapoznać. A skoro jesteśmy przy marce Basic Lab, to tutaj chciałabym również polecić Wam peeling kwasowy, który będzie zmniejszał niedoskonałości skóry. I to jest ten drugi preparat w ofercie marki Basic Lab. Tutaj z kolei mamy nieco inne kwasy, ale również jest to preparat, który możemy stosować przez cały rok, właśnie ze względu na mieszankę i zawartość tych substancji aktywnych. Ma bardzo podobną formułę jak poprzedni peeling, również stosujemy go wieczornej pielęgnacji, ale moim zdaniem tutaj już mamy wersję, która fajnie sprawdzi się w przypadku skór normalnych, mieszanych, trądzikowych, problematycznych, również takich, które posiadają przebarwienie. A dlaczego? Dlatego, że w składzie tego produktu znajdziemy kwas shikimowy w stężeniu 6%, kwas migdałowy 5%, kwas laktobionowy 3%, glutation, znowu resweratrol i argininę. Czyli mamy tutaj już taką mieszankę kwasów, które będą działały delikatnie złuszczająco, zwężająco pory i też będą regulowały nadprodukcję sebu. Ale mamy również kwas shikimowy, który będzie działał na lekkie przebarwienia na naszej skórze, peeling, który będzie odświeżał naszą skórę po zimie, nadawał jej ładny koloryt. No i mamy oczywiście kwas laktobionowy, mamy ten resweratrol, argininę, bardzo fajny, prosty skład i bardzo ciekawy preparat. I na zakończenie dzisiejszego filmu chciałabym polecić Wam jeszcze jeden peeling, który pojawił się niedawno w ofercie marki Nakomi. A jak wiecie, marka Nakomi jest naszą polską marką, która produkuje kosmetyki bardziej idące w stronę produktów naturalnych. I jeśli chodzi tutaj o ten peeling, jest to ta nowa seria Nakomi Next Level, czy jakoś tak. W każdym razie bardzo, bardzo ciekawy preparat, ponieważ mamy tutaj niesamowicie rozbudowany skład i wiele fajnych, ciekawych substancji aktywnych. No i zwróćcie uwagę. Mamy tutaj kwas glikolowy, mamy sok z aloesu, sodę, glicerynę, kwas cytrynowy, glukonolakton, kwas migdałowy, kwas mlekowy, kwas winowy, kwas laktobionowy, hialuronowy, ekstrakt z żurawiny, ekstrakt z klonu cukrowego, olej ze słodkich migdałów, olej z limonki, glukozę, maltodekstrynę, no i oczywiście substancje tworzące formułę, konserwanty, lekki zapach. Także jak widzicie,
Tutaj mamy już bardzo rozbudowany skład. Chociaż z jednej strony, jeśli już widzieliście, znacie produkt od marki The Ordinary, to moglibyście powiedzieć, że no troszeczkę mamy tutaj podobną mieszankę kwasów, ale ten z kolei kosmetyk, ten peeling jest wzbogacony o dodatkowe ekstrakty, olejek. Naprawdę bardzo fajny, przemyślany skład peelingu. Marka podaje nam, że mamy tutaj 30% mieszankę właśnie kwasów AHA, czyli tych, które wcześniej widzieliście, oraz polihydroksykwasów. I to jest też taki preparat, który moim zdaniem nie do końca nada się do stosowania w okresie letnim, właśnie ze względu na między innymi wysokie stężenia tych kwasów AHA. Natomiast fajnie powinien sprawdzić się w pielęgnacji jesienno-zimowej. I to też będzie taki preparat, który przyda się osobom posiadającym skórę normalną, mieszaną, tłustą, z przebarwieniami, dojrzałą, trądzikową, bo będzie działał na różnych płaszczyznach, czyli znowu będzie działał lekko złuszczająco, odświeżająco, wygładzająco, będzie regulował nadprodukcję sebum, będzie zmniejszał zaskórniki, ale również delikatnie nawilżał. No, muszę powiedzieć, że marka Nakomi stworzyła fantastyczny produkt i dodatkowo ma on bardzo dobrą cenę. Oczywiście to też jest produkt do stosowania wieczornej pielęgnacji. Też stosujemy się tutaj do zaleceń producenta, jeśli chodzi o jego aplikację i zmywanie. Pamiętajcie, że w razie czego zawsze warto wykonać próbę uczuleniową, no i te wysokie filtry. Moi drodzy, w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam oczywiście linki do preparatów takich kwasowych, płynnych, które są warte zainteresowania. Będą linki do tych preparatów, o których Wam dzisiaj mówiłam, ale też dodatkowo o preparatach, których nie wspominałam, a też są warte zainteresowania, ponieważ mamy tam fajne składy, dobre ceny, fajne mieszanki tych kwasów, no i różnego rodzaju działania, także myślę, że każdy z Was spokojnie znajdzie coś dla siebie, a naprawdę takie preparaty kwasowe, takie peelingi kwasowe, to jest świetne uzupełnienie naszej codziennej pielęgnacji. Tutaj muszę też zaznaczyć, że tego typu preparaty nie zalecane są dla kobiet w ciąży, i karmiących, ze względu właśnie na znajdujące się te mieszanki różnych kwasów. Natomiast myślę, że za jakiś czas zrobię dla Was taki film, gdzie opowiem Wam o preparatach złuszczających, peelingach i nie tylko, które mogą z kolei stosować kobiety w ciąży, ale to za jakiś czas. Natomiast w następnym top 5 zaproponuję Wam peelingi w formie pudrowej, bardzo, bardzo ciekawe, które również są peelingami enzymatycznymi, ale także kwasowymi. Z różnych półek cenowych, jak zawsze, od różnych firm, także tutaj też będziecie mieć wybór. A tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że troszeczkę Was zainteresowałam, zaintrygowałam tematem. Dajcie znać w komentarzach, czy stosujecie jakieś peelingi kwasowe właśnie w takiej formie płynnej i jak się u Was sprawdzają. A może macie do polecenia jakieś inne firmy, o których dzisiaj nie wspominałam. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!